Cześć, siemanko, witajcie na moim kanale z tej strony Kaspi 12. Dzień dobry. Dawno mi nie było, ale wiecie jak było. Odeszłem z YouTube'a, ale ostatnio mi naszła chęć i postanowiłem powrócić. Więc tak to wygląda. Bo zaraz wam wszystko opowiem, tylko puszczę żądirem i sieję. Dobra, mniej więcej było to tak, że odeszłem z YouTube'a i nie chciałem tego robić, bo po prostu nie było z tego ani wyświetlenia, ani nic. Nie chciało mi się to raz, a dwa, że dlaczego postanowiłem powrócić? Bo ostatnio, jak mówię na odcinku, na vlogu, oglądałem sobie od zera do Farmera i tak mi się zachciało grać. Znaczy, grać mi się zawsze chciało farminga, ale chodzi, tak mi się zachciało nagrywać, że postanowiłem wrócić i dokończyć tę serię na YouTube. No, tak to wygląda. Na razie tylko dokończyć. A jeśli. Nie wiem, jeśli. Jeśli mi się zachce, to jakąś nową serię trzaśniemy z farminga, ale już 22 oczywiście. Na pewno będzie timelapsów więcej. Więcej serii timelapsowych niż. I w takich głosowych, tak. Bo wiadomo o co chodzi. Że ja chodzę już do roboty. Od 8 do 16, więc już tego czasu jest jakby mniej, tak. I głosowe odcinki mogę tylko w weekendy praktycznie nagrywać. Tak jest wolna chata. I tak to wygląda. I w weekend zawsze będę musiał po 4 odcinki głosowe nagrać, żeby mieć do przyszłego tygodnia. Trudno dam radę jakoś. A wiadomo, że tym napsa mogę sobie codziennie nagrać. Po robocie, więc timelapse jest super opcją. A dzisiaj siejemy pszenicę na polu tutaj, gdzie... Przed gospodarstwem po prostu siejemy. Jak będę jeździł na W, to nie będzie mi ten pomarsz przeskakiwał. A, bo to miałem sobie zmienić, że na plus i minus miałem sobie dać oddalanie kamery, ale zapomniałem jak zwykle. Trudno. Zapomniałem to zapomniałem. Trudno. A dzisiaj jest piątek. Co dzisiaj jest? Piątek 2 września, 9:40, o. No i powiem wam tak, burzy na łysach. Że... Oglądałem sobie od zera, to chyba było na odcinku Bronka akurat. Nie wiem. Na którymś tam. Na 100 którymś. Na 100... 107 chyba. Dobra, nieważny numer jak jest. Po prostu powyżej 100 odcinek był. Tak się nakręciłem, tak mi się spodobała taka, że stwierdziłem, że muszę sobie wrócić na YouTube'a, dokończyć serię. Muszę właściwie dokończyć. A więc właśnie to naprawdę wie, nic nie zostało, a czy nic nie zostało, no zostało tam dosłownie, ja wiem. O, mogę wam pokazać temat gospodarstwa w lewym rogu, widać nawet biny trochę. To nie wiem, czy na tym odcinku szepaku nie było koszone. Nie, nie było. Dobra, nieważne. Nie pamiętam. Dosyć dawno to było. Oczywiście siewnik korsza, 8-metrowy. Fans. Dość forma 9. Zacząłem o 9:35. No, czyli gdzieś tak do 10 odcinek i będzie koniec. W tym 10 wrzucam sobie renderowanie filmu z Czechów, bo wczoraj nagrałem. Ostatnie żliwa nagrywałem na ten sezon
teraz będą wielkie siebie tam. Ale teraz powiem wam... A nie, dobra. Dobra, nie, bo co będzie co tydzień dopiero tam ten odcinek z siebów. Bo praktycznie wyjdzie, że praktycznie co odcinek będą siebie. Tylko nie wiem, jak tam sytuacja w 22 wygląda. Bo dawno nie grałem. Ale wiem, że na pewno na Elengradzie... Wiem na pewno, że na Elengradzie... Ja sam osobiście sobie zasiałem. Poza odcinkiem. Zasiałem i zawałowałem te pola, więc chyba raczej żniwa będą. Bo ja sobie to specjalnie siałem. Bo kiedyś tam miałem chęć. To było chyba w lipcu jeszcze. Sobie tam włączyłem Elengrada, zasiałem te dwa pola. Koło gospodarstwa, jak ładna się. I je zwałowałem. I chyba to tyle było. I wyszedłem save'a. Tak mogło być. Bo nie przypominam sobie, że coś więcej robił. Bo jest mega fajne pole tutaj, co siejemy. Górka, dołek, górka, dołek. Jeszcze to są fajne, same fajne pola na tej mapie. Ale ten dół jest zarąbisty, to mi się podoba. Jest z górki tak w dół, potem pod taką górę znowu podjeżdżasz. To jest piękna mapa. To jest chyba najlepsza mapa do 11 ona była. Oczywiście agro pomoże PGR ma, jeśli ktoś by nie wiedział. Tylko do 11 była faltowika, bo forszorki już nie było, ale... Ale to jest V5, ale nieważne. Ogólnie to jest ta sama mapa zajebista. No i sobie siejemy. Bo czemu już by nie? I tak to sobie leci jakoś. Tylko Johnny rydzę, że mnie tam przy ten dogania. Więc zaraz będę musiał to naprawić, jak jadę. To tak nie może być. Panowie, tak nie może być. A kawałek zasiany jest. Ale jeszcze kawałek został dosiany. Kiedyś na jakimś liwie to się dosieje. No jak nie na liwie, to poza odcinkami, kiedy sobie to dosieje. No bo wiadomo, że 13 nie będzie. Na odcinkach długo. Wiadomo, że 13 teraz na odcinkach nie będzie. Chciałem sobie 13 zacząć powrót. No dawno 13 nie było, a były ostatnie nawozy. A obiecałem wam, że będą siebie. No co więcej zrobiłem, tak. Odcinki z 13 będą takie po pół godzinki, bo dłużej nie. O chuj. Zapomniałem, że na silniku muszę mieć, ja bym chciał sobie kamerę pagedowną oddalić. Nie wiem, ale wydaje mi się, że strasznie daleko jest laptopik do mnie. O, i tak będę miał. Tak będę gadał. Bo tutaj nie mam dużej roboty, tylko nawracać. Która jest godzina? 9:45, czyli mam 10 minut odcinka. Trochę mało. Więc posiejemy sobie jeszcze troszeczkę. Johnny 15 godzin. Mówię, powracamy. Dobra, później sobie muszę pooglądać te odcinki, bo praca na farmie, zanim muszę oglądać 236 odcinek. W sumie dzisiaj 237 odcinek leci. Albo już wleciał. Już go na pewno obejrzałem. Bo wieta, bo to jest na sobotę odcinek, a dzisiaj jest piątek 2 września, tak? Czyli jeden dzień
do tyłu jestem z odcinkiem. Znaczy, no ja zawsze lubię dzień prędzej nagrałem odcinek. Wtedy bez problemu, bo jak to na 10 jest, to a ja nigdy na 10 wstać nie mogę. Nie dałbym rady po prostu rano wstać. Nagrać i rzucić. Oczywiście chodzi o godzinę 10. Wiadomo, że wstać. No powiem wam, że tym wstawaniem to u mnie różni. Przecież teraz to... Codziennie o 7 muszę wstawać. Znaczy codziennie, no od poniedziałku do piątku. W poniedziałku do piątku o 7 muszę wstawać, bo wiadomo, nie? Do roboty. A tak to jak nie chodziłem do roboty przez wakacje, to sobie wstawałem o 9. 9 w pół do 10. No to stawiam sobie tak, 9 pół do 10. Bo zauważyłem, że coraz bliżej tej między podjeżdżam i zaraz nie będzie miejsca na poprzeczek. Więc trzeba trochę odjechać. No już lepiej. No i grzejemy sobie do przodu. Zaraz wam powiem, że zasiałem hektarków. Nie finanse, tylko statystyki. A zasiałem 4 hektary. Tak, 4 hektary zasiałem już na tym odcinku. A przejechałem... niecałą... 404 mili, o tak. Nie wiem co jest po przecinku w milach. Nie znam się. Więc tak to wygląda. Team Player 13 minut. Może być 13 minut. No skoro 13 minut, to tyle jest minut odcinka. No zrobię sobie jeszcze 12 minut, żeby było równo o 10 skończymy. Jak będzie równo o 10, to będzie 25 minut odcinka. Więc taki na sobotę akurat. Cztery i pół hektara? No powiem, że fajnie idzie do domu, żeby hektary też przybywają. 137 hektarów rzepaku to jest na tej mapie zasiany. A pszenicy to nie wiem ile będzie. Troszeczkę na pewno, ale to... Ja tak jest. 53 godziny do tego zamierza. Taki kadr jest zarąbisty, bo widzę dwa siewniki. John Deere nie słyszę jak drzeja po naszym się. 5 hektarów zasiane. Tak jakby na to wychodzi, że ja na przejazd robię hektar. Coś takiego. Tu się wydłuża te przejazdy, ale na razie będę skracać. Ale zanim się będę skracać, to jeszcze trochę. Dobra. Później będę poprzeczniaki robił, to będę się martwił, czy to zagarnę, czy nie. Ale zanim ja tu będę poprzeczniaki robił, to jeszcze z miesiąc. Znaczy, no nie wiem ile, no skąd mam wiedzieć. Tak przypuszczam, no bo raczej tutaj w najbliższych dniach nie planuję grać. Chociaż to też nie wiadomo, nie można tak mówić, że nie będę grał, bo... Bo coś tam. To zależy tylko od chęci, tak? Na przykład to jest tak, że mam chęć, idę na 13 i gram, tak? Ostatnio jakoś tydzień temu? Chyba tydzień temu. Tak się nakręciłem, że chyba 20 godzin w 11 wbiłem sobie. Codziennie grałem sobie po 2-3 godzinki.
No i tak to było, nie? Ale wiadomo, 178 godzin w Farmingu 13 na Steamie, bo płyty nie posiadam. 178 godzin, tak? Tak. No więc jakieś te godziny lecą. W Farmingu 19 mam 2035 godzin, ale to wszystko powiem w odcinku. O kurde. Powiem wszystko w odcinku z Fedruna. Bo zaraz po tym odcinku idę Fedruna nagrywać. Dzisiaj sobie zrobię przerwę, tam jakąś godzinkę do 11. Nie by wiadomo, sobie śniadanko zjeść ładnie. Śniadanko ładnie zjeść i wtedy iść na Felsbrunu nagrać. Bo Felsbrun będzie na poniedziałek. To jest na sobotę, Felsbrun na poniedziałek. Środa, piątek, niedziela. Dobra, jakoś się to wymyśli. Coś się wykombinuje, jakoś to dam radę. Niech nie dzisiaj, to jutro sobie coś nagram. Bo jutro sobota to... To sobota to na spokojnie. Się coś ogarnie. Oczywiście zostawię to horsza siewiki, jak mówiłem. Jedna dziewiątka, druga ósemka. Po prostu ta dziewiątka jest ładniejsza i tyle. Bo tutaj to są same gumy tak naprawdę. Same koła tylko z tyłu. Nic więcej nie ma. Tylko wężyki są pociągnięte, rurki, żeby nasiona leciały i wtedy kołem tu do gniawa tylko. I to jest cały siewnik. A tutaj to ładną tą sekcję wysiewają, co widać, że ma. No i tak to jakoś leci, nie? Jeszcze krecik pukał w nocy w taburecik i się obalił. I nie znalazł żony. Znaczy, no dobra, mi ważne. Widzieliście, był odcinek? Jak zaczynałem odcinek, to zaczynaliśmy ten dołek siać. A już mamy go połowę zasianego. Mamy jeszcze 6 minut odcinka, więc akurat jeszcze wrócimy tam i skończymy odcinek. No dołka akurat nie uda mi się zasiać. A szkoda. Myślę, że jakbym tak jeszcze miał 10-15 minut, to bym go walnął sobie na spokojnie. To dość szeroko idzie. Tu mam już ile? 17 metrów na raz. Więc ten dołek raz dwa jest zaciągnięty. Ale mówię, jak zaczynaliśmy odcinek, to byłem tam trochę wyżej. A tak to zarąbiście idzie. No i tam dojadę sobie miniaturkę jakąś trzapnę. I będzie dobrze. Damy radę jakoś. Daleko jeszcze? Jeszcze za tę górkę muszę przejechać. No wiecie, no. W tym odcinku parę przejazdów jest, trochę pogadałem. Więc odcinek zaliczałem, tak. Wiadomo, że odcinki głosowe się lepiej nagrywa. Z tego względu, że... Wiecie, porobię sobie pół godziny i mam koniec, tak. A na tej maszynie niestety tak nie działa. Bo jakbym tutaj miał coś zrobić, na przykład na Czechach, no to muszę sobie spędzić te 3-4 godziny, tak? Żeby było coś widać. A tylko, że taki głosowy odcinek mniej waży, no bo jak on będzie tam ważył 1 giga, to ja to wrzucę w... To ja to sobie wrzucę w 40 minut, tak? Sobie wrzucę 40 minut i film, no tak. A taki timelapse, jak będzie ważył z 8 giga, to ja to będę wrzucał za jakieś 3-4 godziny, tak.
Ale wiadomo, że jak się wrzuca, to ja wtedy sobie w tym czasie nagrywam drugi timelapse. Albo sobie po prostu coś oglądam na YouTube, tak. Dobra, robimy ostatni przejazd i kończymy, bo jest 9:56. O, z 10 hektarów zasiane. Ile dycha jest zasiana? No nie, 8 hektarów jest zasiane. Ale no spokojnie, dam radę. Kiedyś to się tam dosieje. Może liwak jakiegoś sobie zrobię z siebie, zobaczy. Nocny siew, nocny gwałt. Wiadomo, ile jest aut. O kurde. W sumie trochę bez sensu to było, ale nie ma. No i dobra. Widać, że już dołek jest zasiany, już teraz trochę wyżej jadę. Myślę, że jest trzy dobre kółka i będzie ten dołek zasiany. Będę już tutaj po płaskim jechał. Po tej górce. Wtedy kolejny dołek dopiero będzie do tego błotka. Do tej wysepki, może tak. Dobrze akurat, że dojeżdżacie drugi, to przynajmniej te omijaki trochę poprawi siewnikiem. Bo tego nie powiedział, że ten siewnik nie ma kultywatora, a tamten ma. No więc... Więc tak. To wygląda. Dobra, jest 9:59. Więc kończymy odcinek. Tylko dojedziemy do końca. Się ładnie ustawię. No i się pożegnam. 8,5 hektara będzie zasiany. No, więc ładnie. Myślę, że jakbym godzinę siał, to myślę, że te 16 hektarów, 16, może 17 jest w stanie łamić. Dobra, tak więc ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, odsuńcie mój kanał, podajcie mi kolejne filmy, trzymajcie się ciepło, cześć! A no, cześć. A już jutro widzimy się na odcinku z 19. Ale jakim? To wam nie powiem. Musicie czekać i obserwować. Musicie czekać jutro do 10. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie kolejne filmy, trzymajcie się, cześć. Na razie.